Niezależnie czy uczestnicy stawiali pierwsze kroki w świecie malarstwa, czy posiadali już pewne doświadczenie, plenery były świetną okazją do dalszego rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności. Uczestniczki spotkania przed rozpoczęciem malowania przechadzały się po ogrodach dookoła pałacu w poszukiwaniu inspiracji. Plenery były organizowane w wyjątkowej scenerii, jaką oferuje park w Kozłówce, a ostatniego dnia, mimo złej pogody, uczestniczki tworzyły obrazy w kameralnej sali wewnątrz pałacu. Przyjechały 8 osób, jest bardzo chmurno niestety, że plener będzie wewnątrz, że już organizujemy wszystko na górze. Panie już przyjechały, pochodziłyśmy po parku, sobie pofotografowałyśmy, żeby móc mieć temat do malowania. Naturalnie nie ma światła, co znaczy się, że muszą wymyślić, skąd przychodzi światło, że to będzie taka jedna przeszkoda. No, ale wszyscy są zadowoleni, że cieszę się z tego i nawet mówią, żeby były warsztaty na przyszły rok. I na pewno przyjadę na to, że tak plenery były zorganizowane w tym roku.